Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, przed wami 10 odcinek z Farming Simulatora 22 od zera do milionera na mapie No Man's Land. Moi drodzy, działamy dalej. No, na początku, no niestety, musimy pomęczyć trochę tą trawę, ale mam pewne dylematy. Ja nie mogę się zdecydować na formę koszenia tej trawy. Oczywiście dziś będziemy testowali pracownika, który chciałbym, aby za mnie tę robotę brudną, można powiedzieć, wykonywał. No bo ile tak naprawdę, moi drodzy, można ciągle kosić trawę? No ile można? No bardziej, że zaczynaliśmy serię od trawy. Natomiast niepotrzebnie chyba kupiłem tą prasę. No i właśnie się jej chciałem pozbyć, bo wiecie co, ta nasza prasa, którą mamy, jest okej. Z jednego prostego powodu. Ona dość szybko nam te bele tutaj obrabia. Fakt, że ona je zawija. I to jest niestety minus w przypadku, jeżeli chcemy mieć bele trawy, tak? No bo po podobie w grze, no niestety mija miesiąc i bele już zaczynają nam fermentować. A nie o to nam chodzi. My nie chcemy już w tej chwili sprzedawać kiszonki. Ja już będę tego unikał, moi drodzy. My potrzebujemy w tej chwili trawę, jak wiecie, robiliśmy to pole w tym miejscu naprzeciwko naszych owieczek, tylko po to, żeby te owieczki karmić, ale się okazuje, że tej trawy nam ciągle brakuje. Ciągle nam brakuje pokarmu dla owieczek. Owieczki jeszcze sobie rosną, więc tej wełny jeszcze super dużo nie ma, ale do tego zajrzymy i zobaczymy, czy wersja z owijarką do bel sprawdzi się w przypadku pracownika. Natomiast no, myślę, że na dłuższą metę, moi drodzy, ta opcja nie do końca, myślę, że mi się sprawdzi, bo już mówię wam, jaki teoretycznie miałem plan, kierując się tym tutaj założeniem. No, mój plan był taki, że chciałem dostarczyć trawy na maksa przez oczywiście przyczepę, że tak powiem, trawy w proszku, trawy sypkiej, tak? No i tam parę beli gdzieś tam dostawić, tylko tak je ułożyć ładnie, żeby nam nie przeszkadzały oczywiście w odbieraniu tej wełny. I tam parę beli by mogło sobie być, w razie czego, żeby się uzupełniało, no i wtedy już byśmy mieli takie perpetuum mobile, że w momencie, kiedy byśmy widzieli, że jakieś bele się kończą, to byśmy dostarczali nowe, aczkolwiek boję się, że po nocce przespanej tych beli mogłoby tam mocno brakować i znów by trzeba powtarzać ten sam schemat, czyli dostarczać sypką trawę. No ale nie podoba mi się jednak ten patent z tymi belami. Coś widzę, że ten pracownik może tutaj nie najlepiej robić w ogóle. No mam troszeczkę problem jeszcze z tymi pracownikami, może wynika to z tego, że ta inteligencja sztuczna tutaj nie działa zbyt dobrze. No moi drodzy, chyba jednak się przerzucimy na zbieranie trawy sypkiej do przyczepy samozbierającej, aczkolwiek to, jak widzieliśmy, ma swoje minusy, no bo też się przekonacie, myślę, za chwilę, ja już wiem, co się może stać. Ale no zaraz, moi drodzy, się sami przekonacie, co tu się może niestety za chwileczkę odwalić w przypadku naszych pracowników. Z tymi pracownikami nie jest to takie hop-siup, ale ja już mam pewne też i, moi drodzy, konkretne plany na następne odcinki. Wiem, co tu chcę zrobić, wy to zobaczycie w najbliższych odcinkach i mogę wam tylko powiedzieć w ramach spoilera, że no będzie się działo, naprawdę będzie się działo i to bardzo, bardzo konkretnie. No dobrze, pan Heniu, chyba pan Heniu, albo niech będzie sobie pan Heniu, ładnie odpinclowany w koszulę, w okularki. No dobra, jedzie pan Heniu, zobaczymy, jak będzie zbierał. Oby to się sprawdziło, bo nie chciałbym też, słuchajcie, no, bawić się w tą trawę. Tej, panie Heniu, ale co pan robi? Czemu pan te skrzydła, kurde, rozłożył? Halo, na ziemię z tym, kosić całe, a nie, co pan robi? A, spieprzaj, dziadu, bo no co za, kurde, pan Heniu. No i widzicie, no i tak to wygląda, zatrudniasz pracownika, to kuszerę jakąś ci tutaj odwala. Nie wiem, ja mam może coś, kurczę, źle poustawiane, bo ściągnąłem sobie oczywiście moda Courseplay, który, no, wydaje się fajnym modem, natomiast ja przyznam wam się szczerze, że chyba jeszcze nie do końca umiem tego moda obsługiwać. Nie będę tutaj was kłamał. Raczej mam jakiś tam problem z obsługą, może mam coś źle coś poustawiane, no nie mam zdania, natomiast nie do końca mi to wszystko jeszcze, kurczę, działa tak, jakbym sobie tego życzył. A może problem jest po prostu z mapą No Man's Land, bo przypominam wam, moi drodzy, że jak tutaj zaczynaliśmy, no to nie było żadnego jakby takiego fabrycznego pola. Oj, coś nam tu się potworzyło, ja tego nie rysowałem, no zobaczymy, no może będą lepiej. I co tu się dzieje? Teraz, aha, jeszcze nie zatrudniłem pracownika. Dobra, bo już widzicie, czasem już się gubię, kiedy zatrudniam pracownika, kiedy nie. No to zobaczymy za chwileczkę, moi drodzy, bo pan Heniu był zwolniony.
Dobrze, ustawmy im i niech jadą prosto. Ustawmy wszystko tak, jak ma być i niech jadą, niech koszą, a niech nie wymyślają, bo tu nie ma opcji z wymyślaniem. Dobra, czekajcie, jedzie pracownik? Chyba jedzie pracownik, moi drodzy. No raczej to nie jestem ja. Zaraz się przyjrzymy. To jak był pan Heniu, to będzie pan Zdzisiu, moi drodzy. O, jest. Jest pan Zdzisiu w czapeczce, zimno mu w głowę. Więc pan Zdzisiu ubrał czapeczkę. No na razie jedzie bez zarzutów. Nie możemy panu Zdzisiowi nic zarzucić, więc może będzie pracownik miesiąca. Oj, panie Zdzisiu, a czemu pan nie skręcił? No nic pana nie zablokowało, panie Zdzisiu. No szklarnia tam jest. No, no. Już pan zawraca. I czemu pan tak cofasz? Halo, panie Zdzisiu. Panie Zdzisiu, szanowny. Panie Zdzisiu, no dobra, jedzie pan Zdzisiu. Teraz będzie dobrze. Oj, wiecie co, podziękuję panu Zdzisiowi. Jak on mi w szklarnię, kurczę, przyłożył mi w szklarnię, szybę mi chyba w szklarni wybił. Nie, no spieprzaj, panie Zdzisiu. Nie dostaniesz pan wypłaty. Powinno być tak, że kary powinienem móc płacić tym pracaczy, że oni płacą mi kary, bo to jest po prostu skandal jakiś. No ale cóż poradzimy, moi drodzy, my tu nic nie poradzimy. Nasze owieczki chcą jeść. No, dobrze, że nie ma w farmingu jeszcze czegoś takiego, żeby nam wyzdychały, chociaż jest to bardzo prawdopodobne, że jakbyśmy ich dłużej nie nakarmili, to by ta populacja nam ubyła. No, możemy kiedyś to przetestować. Nie testowałem tego, ale to trzeba by dokładniej się temu przyjrzeć. Dobra, no może ja objadę to pole, słuchajcie, jakoś dookoła i może oni będą jakoś fajniej tu mi kosili. Przy czym powiem wam szczerze, że no, odnoszę takie wrażenie, że no, troszkę to pole jest jednak małe, moi drodzy. Troszkę to pole jest jednak małe jak na trawę i boję się, że tej trawy nam po prostu może nie starczyć do naszych owieczek, gdzie i tak starałem się jak mogłem, jak na tamten czas, gdzie to pole robiłem, no starałem się, żeby było możliwie duże. Tak w ogóle już mam taki pomysł i chciałbym to zrobić no, w następnym odcinku, może nawet kilku odcinkach, to chciałbym stworzyć ogromne pole, no i oczywiście pod jakieś no, już rolnictwo, no bo jednak gramy Farming Simulatora, chciałbym zrobić biznes na jakimś... No zobaczymy, czy pszenicy, czy rzepaku, co się będzie opłacało, to już sobie przejrzymy. Zobaczmy, czy nam w ogóle przyjmie tą zawiniętą. Przyjęło nam, no patrzcie, Bela zawinięta jak najbardziej przyjęta. No okej, okay, ale teraz tak, panu Heniowi się przyczepa na pełni. Ciekawe, czy on przestanie jechać, czy no już nie wiem. Nie, to pan Zdzisiu był, dobra. Nie ma co pilnować pracownika, niech on tam sobie kosi jak kosi. W sumie bez sensu, ma tą przyczepę przyczepioną, jeżeli tak smugi za sobą będzie zostawiał, ale póki jedzie, nie będziemy mu przeszkadzali. Dobrze, wodę mamy, moi drodzy, ja chyba włączyłem nawadnianie albo nie włączałem, już nie pamiętam właściwie, moi drodzy. Jak to było z tym nawadnianiem, natomiast jak widzicie, bardzo mocno mi się nie podoba tutaj. No budowałem te szklarnie, ja wiem, widzowie, ja wiem, drogi widzu. Ja wszystko wiem, że budowałem, ale te dziury pod tymi szklarniami, no gdzieś mnie ten perfekcjonizm jednak ponosi. No ja wiem, że troszeczkę kasy teraz na to stracimy i może nie powinniśmy, ale z drugiej strony, no czasem jednak są rzeczy wizualne. My tu dość dużo jeździmy, no bo jednak tutaj biznes, no to jest jakby można powiedzieć stolica na naszego biznesu i najwięcej nam te szklarnie dają kasy. I to wręcz by można powiedzieć, że chyba dają w milionach. No ale moi drodzy, no nie podoba mi się to. Strasznie mi się to wszystko tutaj nie podoba, więc chociaż coś tam wygładzę, coś nie coś, no nie tak, żeby tracić nie wiadomo ile kasy. Więc myślę, że do dorównania terenu tu jeszcze wrócimy, tylko tu jest tak problematyczne, to troszeczkę ja nie pomyślałem, słuchajcie, budując te szklarnie, mogłem to najpierw jakby też wyrównać, bo tutaj teren z różnych stron nachyla się w różną, pod różnym kątem, on z trzech stron ma spady, z lewej strony, tak jak stoimy, to od strony sklepu jest jeden spad, drugi spad jest z drugiej strony i to tak wszystko nie do końca nam, kurczę, trybi, no nie pomyślałem, tam jeszcze mamy tą górkę. Chociaż nie wiem, czy ja bym najchętniej jednak się tej górki nie pozbył i nie... A, mam pewien pomysł, ale to może zobaczycie już w następnych odcinkach. Wpadł mi do głowy jeden szalony pomysł, moi drodzy. Ale to i tutaj, tu widzicie, to jest taki spad duży, że się za wysoko zrobiło. No ale dobra, to akurat nie szkodzi, złagodzimy to. Szkoda, że to tak dużo kosztuje. Ja wiem, że ktoś z was powie, że przecież no jest na pewno mod, który za darmo to wszystko... równa, no moi drodzy, no tak, ale no takie oszukiwanie, bo to jest w jakiś sposób oszukiwanie. Jeżeli ja bym chciał stworzyć własną mapę, to jak najbardziej bym, moi drodzy, takie coś, z takiego moda korzystał tylko w celu stworzenia mapy i jakby opublikowania jej. Natomiast no nie wydaje mi się dobrym
moi drodzy, pomysłem korzystanie z takich rzeczy za darmo. Musimy troszeczkę jakiegoś tam realizmu, szczególnie tego finansowego, tak? No bo jak pewne rzeczy w grze zdarza mi się czasem delikatnie nadużyć i tu mowa na przykład o supersile, w bardzo sporadycznych wypadkach, szczególnie jak się przewrócę traktorem, to się zdarzy mi tej supersiły nadużyć. Tak jeśli chodzi akurat, no bo jest to seria jakby nie patrzeć od zera do milionera, czyli seria no związana z finansami, tak tutaj nie mam zamiaru, moi drodzy, absolutnie w żaden sposób oszukiwać. My możemy wszystko tutaj robić, robić sobie jaja, żartować, śmiać się, bo to też o to chodzi, seria jest na luzie, ale jeśli chodzi o rzeczy finansowe, to nie. No i coś mi tutaj poszło nie tak. No i właśnie, moi drodzy. No i tak myślałem, że to się tak skończy. Niestety. No ale powiedzmy też klarnie, kosztują 1500, no to jakby to powiedzieć, nie jest to jakiś tam aż tak stracony pieniądz. No moi drodzy, no obym nie musiał już tu wracać i jeszcze coś poprawiać. Dobra, dajmy tą szklarnię tak jak sobie stała. No tu już później może coś tam się pobawimy, no i to też jest krzywo, kurde, no nie, no zaraz mnie perfekcjonizm mój poniesie, słuchajcie, ale może, nie wiem, latarnia będzie raczej do usunięcia. O, Heniu kosi, dobra, nie, to z dzichu jest, dobra, no to niech kosi, niech smugi zostawia, tylko w sumie bez sensu za sobą tą przyczepę ciągnie, no ale przekombinowałem. Ja bym najchętniej tutaj, słuchajcie, drugiego pracownika zatrudnił, żeby mi no, belę tworzył z tego, z tych smug, no ale obawiam się, że to chyba może nie wyjść, a szkoda, bo powinno to, moi drodzy, działać, ale to może ja nie umiem tego ustawić, albo w ogóle w farmingu się tak nie da. Niby daje, kurczę, ostatni punkt trasy, jakby mu tak zaznaczyć. Tu się gdzieś też te pola zaznaczało, no ale de facto, no mamy pole zaorane, więc powinno być traktowane jako pole. Nie wiem, coś chyba, moi drodzy, nic z tego tutaj nie będzie. No widocznie ja coś robię źle. To jest akurat... Znaczy, ja to mówiłem od początku, jeszcze w poprzedniej serii, jak miałem swój pierwszy kontakt w ogóle z farmingiem, to też, moi drodzy, mówiłem, że jakoś tak ten farming jest niestety kompletnie nieintuicyjny w wielu rzeczach. Kompletnie nieintuicyjny. No ale to już nie będę komentował. Mówię o swoich takich pierwszych odczuciach, jakie miałem, kiedy w ogóle pierwszy raz jako takim farmingiem miałem do czynienia, to był on nieintuicyjny. No nic, no chyba nic z tym nie zrobimy, moi drodzy. Chyba będzie ciężko, żeby to działało w jakiś tam sposób. No tak mi się wydaje, że chyba nic z tego nie będzie, moi drodzy. Chyba nic z tego nie będzie. Chęci miałem szczere, ale niestety. Chyba nic z tego nie będzie. No i zobaczcie, jak on jedzie. No i zobaczcie, co ten chłop robi. No ma po pustym, słuchajcie, po pustym. Zamiast jechać i zbierać trawę, to ten to omija. A tam zwalniamy gnojka, dobra. Widocznie będę musiał to sobie poza odcinkiem sam pozbierać. Słuchajcie, trawa może sobie leżeć. Nie wiem, jak tam No to jest dopiero druga przyczepa, dwie przyczepy, to mamy 100 tysięcy litrów. No widzicie, to niestety, widzowie, jest no jest to ciężka sprawa. Tutaj jest co tych przyczep nazwozić, żeby te owieczki nakarmić. No ale pamiętajcie, że nam się to wszystko jak najbardziej, widzowie, opłaci. Nam się to opłaci, no bo jak już ta wełna zacznie tak na maksa się produkować, na razie nie mamy tej produkcji na jakimś mega wysokim poziomie, ale to wynika tylko z tego, że w połowie zagród dla owieczek po prostu były te owieczki małe i one jeszcze tam muszą urosnąć, jeszcze nie minął dostateczny czas. Także no, myślę, że to pole by tutaj było fajnym pomysłem, jeśli chodzi o pole z trawą. Natomiast z drugiej strony, jeśli to nie działa w taki sposób, że pracownicy mi koszą i ja sam będę musiał kosić tą trawę, żeby owieczki karmić, to nie wiem, czy po prostu z tego pola z trawą nie zrezygnować i nie postawić tu właśnie tak, jak pierwotnie planowałem. Już parę odcinków temu o tym mówiłem i naprzeciwko owieczek po prostu postawić fabryki ubrań. No, muszę się zastanowić. Fabryki ubrań postawiłbym dwie, myślę, ale to jeszcze się zobaczy. No już dokoszę, słuchajcie, sam te zdziebko tej trawy, co tu zostało. Myślę, że tą chwilę mi wybaczycie. Także no, owieczki muszą być dokarmiane, żeby nam się rozmnażały, żeby jak najbardziej dawały wełnę. Jeszcze jak widzicie, zwlekam, strasznie zwlekam
z tą fabryką ubrań, bo wiem, jaka ogromna kasa z tego będzie i po prostu no nie chcę, moi drodzy, iść tak na łatwiznę, ale raczej jeżeli już zarobimy jakiś pierwszy taki lepszy pieniądz, to będę chciał go zainwestować w kolejny rozwój, czyli teren i zrobić jakieś naprawdę duże pole. To mi się, słuchajcie, sprawdzało już pod koniec poprzedniej serii, tylko tam no, na mapie nie miałem takiej możliwości, żeby to pole było jedno jako jedno, no to w sumie były trzy ogromne pola. Mówimy oczywiście o mapie Elmcrag. Tam wtedy miałem, moi drodzy, chyba pszenicę, którą oczywiście pozyskiwałem, żeby była mąka, bo mąka była mi potrzebna z kolei do pieczenia chleba. No i to mi się sprawdzało, zatrudniałem czterech pracowników, którzy ładnie mi na cztery kombajny kosili, ja tylko opróżniałem ich, że tak powiem, z tej pszenicy i to się naprawdę sprawdzało, więc tutaj chciałbym też w którymś z następnych odcinków takie coś zrobić, ale nie wiem, czy konkretnie z pszenicą, to jeszcze będziemy myśleć na spontanie, natomiast jak widzimy, ja tu chyba jednak nie włączyłem tego nawadniania i może i dobrze, przy czym wiecie co, no właśnie, moi drodzy, no właśnie, ja troszkę spauzowałem na chwilkę, bo musiałem się tutaj mocno pobawić, ja już nie chciałem was przynudzać, bo tak naprawdę mi to zajęło dość sporo czasu, jakieś dobre pół godziny, dlatego też nawet sobie, słuchajcie, czas zatrzymałem i teraz możecie zobaczyć. No taki jest efekt, moi drodzy, wszystkie szklarnie dobudowane w ostatnim etapie zostały zburzone. No trudno, no będziemy może te 10 czy 15 tysięcy w plecy, no ale sami zobaczcie, jaka jest różnica teraz przy moim równaniu terenu. Skorzystałem z tego drugiego narzędzia, ono tutaj widzę lepiej oddaje. Jeżeli to troszeczkę jeszcze właśnie ładnie wygładzimy, no to będzie taki fajny, delikatny spad, ale już te szklarnie nie będą miały dziur pod sobą. Tą górkę no niby pierwotnie chciałem zostawić, mówiłem, że ona ładnie wygląda i tak dalej, ale nie wiem, czy ostatecznie jej, słuchajcie, nie zburzymy, moi drodzy, nie wiem, czy nie zburzymy. Jak widzicie, no 1500 euro za szklarnię, no na szczęście nie jest to majątek. Oczywiście, jak widzicie, ponosi mnie perfekcjonizm i muszę no to jednak równo robić, no ale jeśli zakładamy, że szklarnie idą w jakimś tam konkretnym rządku, no to lepiej, żeby było równo. No na pewno zgodzisz się, drogi widzu, ze mną, że kijowo by to wyglądało, jakby jakieś odstawały od siebie. No dobra, tak myślę, że dotąd możemy dobudować, aby nam tutaj ten... Tak by mi to pasowało i tu bym drogę zrobił. To by było spoko. Jeszcze dorównajmy, może troszkę wygładźmy. To by było, widzowie, spoko. I nawet te szklarnie widzę, że się w miarę fajnie wkomponowały. I tutaj będzie ten wjazd, bo ja chciałem tutaj jeżdżąc, słuchajcie, po pieczarki, no nie chcę tak ciągle zawracać z tymi przyczepami, a jest to kompletnie bez sensu. Także myślę, moi drodzy, że tutaj będzie taka droga objazdowa i tak sobie będę mógł do sklepu jeździć na sprzedaż. Może w przyszłości tu jakoś tą drogę też pociągniemy dalej, no zobaczymy. Zobaczymy w zależności, co będzie na tym polu, gdzie teraz jest trawa. Na razie tak to zakończmy, powiedzmy, że tak do równego, ale co do tej górki, to ja mam też spore, moi drodzy, wątpliwości, czy ją tutaj zostawiać, czy nie. Początkowo chciałem, ale jednak nie. No właśnie, moi drodzy, no właśnie. Coś tu popsułem, krzywo wyszło, no. Tak Yuken traci kasę, aczkolwiek słuchajcie, za sprzedanie szklarni no wiele nie straciłem, no to tak naprawdę nie można powiedzieć, że tracę 1500 za szklarnię, no bo mamy zwrot za tą szklarnię, także to może jeszcze jedną, ale nie wiem, jak tą drogę będę budował, to raczej nie. Okej, teraz jest chyba wszystko jak być powinno, no zobaczymy, z tą górką na razie kawałek wygładzę, natomiast sami widzicie, jakim tempie nam niestety kasa ubywa, no i tu ten kawałek pola, no przez to równanie nam się, można powiedzieć, popsuł. Dobra, aż nam Ursus wyskoczył. Tak porównałem te tereny, no ale to teraz trzeba... Niestety, pobudowałem na nowo tą trawę, no to co trzeba zrobić? Tą trawę, te szklarnie. Trawę to też po części popsułem. Także trzeba, moi drodzy, uzupełnić jak najszybciej wodę, żeby już nam rosły pieczarki, rosły kwiaty. Jak widzimy, no te ule nie przeszkadzają, a miodek też produkują. Ja bym najchętniej tu jeszcze jakiś postawił, ale tu cały czas jest jakiś obszar zastrzeżony. Czy myślę, że to jest jakiś obszar blisko sklepu, gdzie nie możemy za bardzo nic więcej wybudować, ale tu możemy. No to teraz nam w ogóle już kasa się skończy z
strasznie drogie są te ule, ale no, to jest dobry biznes na tym miodzie. Tu bym jeszcze może z jakiś postawił, ale to jeszcze przemyślę. Aha, nawet kasy nie mam, okej. Powiem wam, że jest, no i tu spokojnie można przejechać, nie ma z tym najmniejszego problemu, moi drodzy. Powiem wam, że ule będą nam raczej tutaj bardziej potrzebne do miodu na razie, tylko jako na sprzedaż. Nie będę kombinował z miodem, bo wiadomo, miód tam był też potrzebny do fabryki ciasteczek, taka fabryka też, że tak powiem, istnieje. Natomiast teraz nie będę tu kombinował, po prostu będziemy miód sprzedawali. Szukam różnych źródeł dochodu. Zobaczcie, takie ule kupujemy praktycznie raz, one nas nic nie kosztują, nic przy nich nie musimy robić, tylko odbieramy palety z miodkiem. Także niech to sobie będzie, jak szklarnie nam się rozwiną, to ja i włączę to automatyczne nawadnianie, bo też ile by można jeździć ciągle z tą wodą. Natomiast staram się, jak widzicie, na początku chociaż sam to podostarczać, żeby było taniej, no bo na początku te koszty są bardzo ważne, także mnie tu, drogi widzu, jeszcze troszeczkę pracy będzie z tym kosztowało. Przyspieszyłem ci to najbardziej jak mogłem, żeby nie było w kółko ciągle tego samego, no ale jakby nie patrzeć, tak sobie zdajmy z tego sprawę, że faktycznie pracę na gospodarstwie, przyglądając się prawdziwemu rolnikowi, no to każdego dnia są dokładnie podobne, identyczne, powtarzalne, no tutaj faktycznie tacy rolnicy też muszą to robić, więc tutaj chcąc zarobić, musimy jak najbardziej to porobić. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Dzisiaj szybki odcinek, krótki odcinek, bo będę miał dużą niespodziankę dla was. W następnych odcinkach będziemy dużo działali. Także pozdrawiam cię, drogi widzu, serdecznie, mrugając do ciebie światłami, żegnając się z tobą i prosząc o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. No i koniecznie zostaw suba, bo cały czas mało osób subskrybuje, które oglądają moją serię. Także subskrybuj i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego najlepszego dla ciebie, dużo uśmiechu, trzymaj się, cześć!